Jaczkowicz. Holadek. Dobrze. Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i dzisiaj goszczę u siebie Justynę Holewiak. Będziemy rozmawiać o moim malarstwie i tutaj o dziełach literackich. O dziełach literackich wybitnej publicystki, literatki właśnie Justyny. Na burzliwe czasy. Tak, na co? Dobra, ja się ubrałem w skórę i w kaszkiet, to tak jest dziwniejsze. No ja wiem, ale wiedziałem, że jestem słaby, żeby mnie ludzie rozpoznali. Masz pamięć, tak. Tak? Nie. Po prostu lubię kaszkiet, tak. No, dobrze. No więc tutaj w tle jest seria prac, które wykonałem ilustrując, bo jest to już sensu stricte ilustracja, bo tak po kolei tutaj od waszej lewej ku prawej są ilustracje pokazujące perpetie Florka z bajki Justyny pod tytułem Złoty Komar. No i powiedz nam kilka rzeczy o tej bajce. Złoty Komar. To jest taka odmiana stworzonka, które spełnia życzenie. Zazwyczaj to jest złota rybka, no ale okazuje się, że jednak nie musi tak być. No, że jak człowiek jest pijany i pisze, to komar. No, czasami wystarczy, jak jest ciepło, jest takie gęste powietrze, jest sierpień, tak komarki tną w pupkę. To się wytnie. To się wytnie. Zdecydowanie źle. To jeszcze dodaj, że to jest bajka dla młodych chłopców, to już w ogóle wspaniale. Przepraszamy wszystkich. Młodych chłopców, tak, jesteśmy poważni, tu robimy w kulturze. To jest bajka o małym chłopcu, który ulitował się nad komarem, który chciał go ugryźć. Obraz pierwszy, złoty komar. No i w związku z tym ów komar postanowił mu się odwdzięczyć i spełnić jedno z jego życzeń. Okej, gdyby to była bajka dla dorosłych, to tak. No to tak poniekąd jest bajka dla dorosłych, ale tak bardziej dla dorosłych, którzy... Myślą? Którzy mają w sobie jeszcze trochę z dziecka. Mi się dziwnie. No. Tak. No i pierwsza ta praca to jest takie graficzne przedstawienie komara, wykonane złoty komar w technikach pozłotniczych. No, zaskoczenie, niedowierzanie. Szok. Szok, tak. Szok, że w złocie. Tak. I co chce Florek od tego komara? Otóż Florek był takim dziwnym chłopcem. No i nie skusił się na to, żeby na przykład dostać nieskończony zapas czekolady, czy coś w tym stylu. Tylko on chciał mieć, dostać w darze wielką mądrość. Ale to okazało się, że to nie jest tak prosto. No więc nasz bohater wyrusza w drogę, którą tutaj Michał pięknie... Tak, tutaj. Znaczy... To są jego perypetie różne dalej. Tak, tak. Tutaj wyrusza Florek w drogę z tym latającym ustrojstwem. Jest taka monumentalna góra w tle. No, może... Był motyw wspinaczki. Tak, bo to jest w ogóle chyba dość klasyczne, że jakby bohater wyrusza w podróż po jakąś tam mądrość, sens życia, sens w ogóle. Wyrusza w drogę. Tak. No, żeby to coś zdobyć. Tak. I po drodze oczywiście spotykają go różne przeszkody. Czyhają na niego. Babam, tu jest to przeszkód, takie. No, ale jako, że Justyny. Ta bajka jest oparta w większości na moich snach, które są naprawdę, no dziwaczne są. Tak, to prawda, jest to ma bardzo dziwne sny. Jeszcze dziwniejsze jest to, że zwykle nie pamięta. To jest taki kolaż snowy, tak? Tak.
No to te przygody są takie... dziwne. Pierwszy jest taki tor przeszkód, bo ćwiczenia fizyczne... wspomagają zapamiętywanie. Tak, to jest. Podobno tak jest swoją drogą. Tak, to chociaż rysunek bardziej przypomina koszmar z dzieciństwa Justyny, czyli lekcje WF-u, ale... Robina ma taką... Tak, jak ten Bóg ósmego dnia. Okej. I potem jeszcze tak a propos różnych perypetii, to Florek oddał skok, prawda? Tak, Florek skoczył tak sobie. No jedno z jego zadań to było skoczyć na dno, skoczyć do studni, która nie miała dna i od tego dna się odbić. I opisać wrażenie. Ten jest bajka dla dorosłych ludzi. Dno, studnia bez dna, która jednak ma dno, bo się okazuje, że ma dno dopiero po tym, jak się skoczy. No to jest właśnie metafory. No, meta. Dotarł do ciężkie metafory. Narkotyki sponsorują nasz dzisiejszy odcinek. Nie no, żeby nie było, to nie jest, to jest tam to trochę mądrości. Na trzeźwo? Tak? Nie? Nie potrzebuję tak. Nie potrzebuję wspomagania. Marihuanę, po co to komu? Okej, więc tutaj mamy czwarty obrazek i jest to studnia. Na kolejnym obrazku widzimy Florka z takim pustym miejscem zamiast tutaj tego miejsca, gdzie normalnie jest serce, jest takie puste miejsce. No może tak z grubsza powiesz, o co chodzi. Coś musiał poświęcić, prawda? No otóż no powiem tylko tyle, bo no, nie będziemy spoilerować. Odsyłam do bajki. Zgadza się tutaj. No ale powiem tylko tyle, że no mądrości nie zdobywa się za darmo. Tak, tutaj koszt emocjonalny wchodzi w grę. No i generalnie jest tak, że zachęcamy bardzo do przeczytania bajki i do przyjrzenia się tym obrazom. To jest tylko uzupełnienie tekstu literackiego. Tym razem zilustrowałem dłuższą formę i naprawdę ją zilustrowałem, a nie tylko inspirowałem się jakimś krótszym tekstem, więc to stanowi taką całość, ten tekst literacki plus te moje obrazki i no ja bym bardzo się cieszył, gdyby ktoś kupił wszystkie te obrazki i obok sobie zawiesił ten tekst tak i stwierdził, że to ma sens i tak dalej i żeby to nie był tylko ja, Justyna i tam grono naszych znajomych, ale by właśnie ktoś w ten sposób stwierdził, że to jest głębokie, tak jak jest. No to wymaga... zrozumienia, inteligencji, pochylenia się nad tematem i tak dalej, więc... Otwartości. Tak, chwilę może to potrwać, zanim ktoś to kupi w związku z tym. Bo tego też nie należy tak za bardzo starać się zrozumieć. Tak, ważny jest taki ogólny feeling. No więc i jesteśmy przy szóstej ilustracji. Najlepszy. Tak, gdzie najlepszy jest planetogłowa z mackami i po orbicie tej planety biega Florek. Zdecydowanie ciężkie narkotyki. W sensie to nawet ja do końca nie wiem, o co mi chodziło. Miałeś napisane, o co ci chodziło. No. Tak, to znaczy... Zobaczyłeś to, co mi się przyśniło. No. Tak, udało się, więc no jest. Tak jest. To jest najbardziej pojechany rysunek ze wszystkich, także... Tak, nie wiem, co powiedzieć. Mózgi. Macki. Orbita. Bieganie. Twórczość Justyny Cholewiak i Michała Piotrkowicza. Pozdrawiam i polecam. Justyna Cholewiak.
Dziękuję. Cześć, dzień dobry.